Głośny proces szefa Samsunga doczekał się swojego finału. Jaki zapadł werdykt oraz o co był oskarżony JY Lee? Firma straciła fortunę po tym, jak pracownik został oszukany podczas wideokonferencji. Technologia znowu przypomina o tym, jak wielkim zagrożeniem może być w niepowołanych rękach. Apple Vision Pro miało swoją premierę i konsumenci są delikatnie mówiąc podzieleni. Nvidia notuje ogromne wzrosty, Nintendo zbliża się do pobicia światowego rekordu, a Coca-Cola wprowadza na stałe nowy smak pierwszy raz od ponad 3 lat. Oraz wiele więcej. Żyjemy w erze dynamicznego postępu, więc warto być na bieżąco. Dlatego witam Cię w Louder & Higher, programie o zmianach, które Cię dotyczą. JY Lee, szef Samsung Electronics, został uniewinniony w głośnym procesie o rzekome manipulacje związane z fuzją spółek. Sprawa dotyczyła kontrowersyjnej fuzji Chill Industries i Samsung C&T, która wywołała sprzeciw akcjonariuszy. Prokuratura żądała surowego wyroku, ale sąd uznał go za niewinnego z uwagi na brak wystarczającej ilości dowodów, a sam oskarżony twierdzi, że jego działania miały korzystny cel. To nie pierwszy raz, kiedy miał kłopoty z prawem. Wcześniej skazano go za korupcję, ale został ułaskawiony w 2022 roku z uwagi na potrzebę ożywienia gospodarki po pandemii. Temat ułaskawień jest ostatnimi czasy wyjątkowo głośny, dlatego jesteśmy ciekawi Waszej opinii, czy potrzeba ożywienia gospodarki po pandemii to dobry powód, żeby darować komuś winę? Polityczny kanał. Pracownik międzynarodowej firmy w Hongkongu został oszukany przez złodziei, którzy wykorzystali deepfake podczas wideokonferencji. Oszuści podszywali się pod członków zarządu firmy, wykorzystując fałszywe nagrania wideo. Pracownik, myśląc, że rozmawia z prawdziwymi osobami, zgodził się przelać ponad 25 milionów dolarów na ich konto. Policja poinformowała, że pracownik miał wątpliwości co do polecenia przelewu po otrzymaniu wiadomości, która miała pochodzić od dyrektora finansowego firmy z Wielkiej Brytanii. Początkowo mężczyzna podejrzewał, że był to e-mail phishingowy, który miał za zadanie wyłudzić pieniądze. Te wątpliwości rozwiało jednak połączenie wideo. Obecne na nim osoby wyglądały i brzmiały tak samo jak członkowie zarządu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie, jednak nie dokonano jeszcze żadnego aresztowania. Incydent ten podkreśla rosnące zagrożenie związane z technologią deepfake i potrzebę wprowadzenia środków prawnych mających na celu zwalczanie tego rodzaju przestępstw. Novartis ogłosił plany przejęcia niemieckiej firmy Morpheo Sciences AG za niemałą kwotę, bo blisko 3 miliardów dolarów. Rynek, jak to rynek, od razu zareagował, ponieważ akcje Morpheo Sciences skoczyły aż o 37%, a Novartis o 0,5%. Szczegóły negocjacji są poufne, ale jeśli doszłoby do transakcji, miałaby ona ogromny wpływ na rynek farmaceutyczny. Morpheo Sciences jest znany z opracowywania innowacyjnych terapii nowotworowych, a przejęcie może poszerzyć możliwości Novartisu w tej dziedzinie. Po przejęciu Novartis będzie posiadać pelabresib, obiecujący lek przeciwnowotworowy Morpheo Sciences, który jest badany jako terapia mielofibrozy, rzadkiego typu raka szpiku kostnego. Pelabresib spotkał się z pozytywnymi wynikami badań klinicznych i spółka planuje złożyć wniosek o zatwierdzenie w drugiej połowie 2024 roku. Transakcja ma wzbogacić portfolio Novartis w dziedzinie terapii nowotworowych. Premiera gogli Apple Vision Pro wywołała mieszane reakcje wśród użytkowników. Pomimo silnej pozycji Apple w branży technologicznej i reputacji jako producenta dopracowanych produktów, pierwsze opinie klientów są słabe, ale mimo wysokiej ceny, pierwsze urządzenia sprzedały się szybko. Przyczyny niepowodzenia są różnorodne. Po pierwsze, urządzenie jest niepraktyczne, ciężkie i niewygodne podczas dłuższego noszenia. Po drugie, jakość wyświetlanego obrazu nie odpowiada temu, co obiecywały materiały promocyjne. Po trzecie, krótki czas pracy baterii, zwykle poniżej 2 godzin, stanowi spory problem. A po czwarte, generowane przez nie twarze awatarów podczas rozmów wyglądają nienaturalnie. Obecnie liderami w dziedzinie gogli VR są Meta z modelem Quest 3 i HTC, które skupia się również na profesjonalnych zastosowaniach VR. Mimo to historia pokazuje, że Apple potrafi dopracowywać swoje produkty. Pierwsze iPhony również miały wady, które zostały poprawione w kolejnych wersjach. Nvidia odnotowuje rekordowy wzrost na rynku. Kapitalizacja rynkowa Nvidia wzrosła do 1,7 biliona dolarów. To ponad dwukrotnie więcej niż kapitalizacja na przykład Bitcoina, głównie ze względu na rosnący popyt na sztuczną inteligencję. Nvidia doświadczyła szybkiego wzrostu wartości rynkowej, zyskując 750 miliardów dolarów w ciągu 70 dni handlowych. A do wyprzedzenia Amazona jako piątej największej spółki publicznej na świecie brakuje im mniej niż 3%. Jako ciekawostka,
ciekawostkę dodajmy, że gdybyś zdecydował się zainwestować $1000 w styczniu 2014 roku w Nvidia, to dziś po 10 latach twoja inwestycja warta by była około $159,000. W Dublinie trwa jeden z najpoważniejszych kryzysów mieszkaniowych w Europie. Średnie czynsze w ostatnich latach podwajały się, osiągając około $2200 miesięcznie, co stanowi 2/3 średniego dochodu osób mieszkających w mieście, przez co znaczna większość osób między 18 a 34 rokiem życia wciąż mieszka z rodzicami. W tym samym czasie Ryanair, największa linia lotnicza w Europie, zakupił 40 domów w północnej części Dublina dla swojego nowego personelu pokładowego. Ta inicjatywa ma złagodzić brak dostępnych i przystępnych cenowo mieszkań dla członków załogi. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z tego ruchu. Niektórzy lokalni politycy krytykują firmę za pogłębianie kryzysu mieszkaniowego poprzez inwestowanie w nieruchomości. Premier Irlandii wyraził zrozumienie dla decyzji firmy o zakupie nieruchomości dla swoich pracowników, uważając, że w obliczu rosnącej liczby mieszkań budowanych rocznie nie stanowi to poważnego problemu dla rynku mieszkaniowego. CEO Ryanaira Michael O'Leary broni decyzji firmy, podkreślając, że ich celem jest troska o pasażerów i personel, a dodatkowe nieruchomości są dostępne na rynku dla innych chętnych. W świecie biznesu codziennie coś się dzieje, a każda taka zmiana ma wpływ na nasze życie. Zauważyliśmy to, dlatego kilka miesięcy temu uruchomiliśmy nasz nowy format Louder & Higher News. Co tydzień dostarczamy informacji ze świata biznesu i technologii w formie odcinka takiego jak ten. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli pomożecie nam w rozbudowie kanału poprzez zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. Wielkie dzięki! Volkswagen, niemiecki producent samochodów, planuje zainwestować dodatkowe $1,8 miliarda w swoją działalność w Brazylii w ciągu najbliższych 5 lat. Firma planuje wprowadzenie 16 nowych modeli, w tym pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Produkcja nowego samochodu typu pick-up oraz 3 innych dodatkowych modeli będzie rozlokowana w różnych fabrykach w stanie São Paulo i Parania. Udział Volkswagena w brazylijskim rynku wzrósł w 2023 roku o ponad 2 punkty procentowe, osiągając poziom 15,8%, sprzedając ponad 345 tysięcy jednostek przez cały rok. Snapchat ogłosił plany zwolnienia 10% swojej globalnej pełnoetatowej załogi, co stanowi około 540 pracowników. Decyzja ta ma na celu zmniejszenie hierarchii i promowanie współpracy osobistej. Planowane koszty związane z tym przedsięwzięciem wynoszą od 55 do 75 milionów dolarów, głównie na odprawy. Snap poinformował, że większość tych kosztów będzie poniesiona w pierwszym kwartale 2024 roku. Firma ma zamiar ogłosić wyniki finansowe za czwarty kwartał po zamknięciu rynku 6 lutego. To najnowszy przykład cięć w branży technologicznej w 2024 roku, w której od początku roku straciło pracę niemal 24 tysiące pracowników. Spotify nadal bije rekordy popularności, jednak wciąż zmaga się z wypracowaniem zysku netto. Lider w dziedzinie streamingu muzycznego zanotował niespodziewany wzrost liczby subskrybentów, przewyższając prognozy Wall Street dzięki globalnej ekspansji. W ostatnim kwartale liczba subskrybentów premium wzrosła do 236 milionów, co przekroczyło oczekiwania analityków. Liczba aktywnych użytkowników miesięcznie wzrosła o 23%, osiągając 602 miliony. W zeszłym roku Spotify skupiło się na redukcji kosztów, co przyczyniło się do poprawy efektywności i rentowności. Mimo wzrostu liczby użytkowników, Spotify odnotowało stratę w 2023 roku. Choć wzrost obrotów o 13% doprowadził ich do 13,2 miliarda euro, firma zanotowała stratę operacyjną w wysokości 446 milionów euro. W tym samym czasie Spotify przedłużyło umowę na podcasty z Joe Roganem, wartą $250 milionów. The Joe Rogan Experience jest najczęściej słuchanym podcastem na świecie, dostępny na Spotify od 2020 roku. Spotify kontynuuje ekspansję w dziedzinie podcastów, co może przyczynić się do dalszego zwiększenia liczby użytkowników i zysków. Nintendo podzieliło się informacjami dotyczącymi sprzedaży konsoli Nintendo Switch, sugerując, że urządzenie może wkrótce pobić rekord sprzedaży konsol na świecie. Z wyników finansowych Nintendo wynika, że Switch sprzedał się w ponad 139 milionów egzemplarzy na całym świecie, a w Japonii osiągnął sprzedaż 33,34 miliona sztuk. Łączna sprzedaż od premiery zbliża się do rekordu Sony PlayStation 2, który wyniósł 158 milionów sztuk. Nintendo Switch osiągnęło także imponujący wynik sprzedaży
sprzedaży gier z 1,2 miliarda sprzedanych kopii, co podkreśla jego popularność i sukces na rynku. Japońska firma podniosła prognozę sprzedaży konsoli Switch na cały rok fiskalny do 15,5 miliona sztuk. To wzrost w porównaniu do poprzedniej prognozy wynoszącej 15 milionów sztuk. Według Nintendo wzrost sprzedaży wynikał z udanych zakupów w okresie świątecznym. Zresztą wyniki finansowe Nintendo mówią same za siebie. Za okres od kwietnia do grudnia zanotowano rekordowy zysk netto na poziomie 408 miliardów jenów. Coca-Cola od kilku lat eksperymentuje z nietypowymi, limitowanymi edycjami napojów, ale jej najnowszy smak jest pierwszym od dłuższego czasu, który ma ponoć na stałe zagościć na półkach sklepowych. Niektórzy twierdzą, że jest to część strategii firmy mającej na celu dostosowanie się do zmieniających gustów wraz z demografią Ameryki. Nowy napój Coca-Cola Spiced to mieszanka ikonicznego smaku coli z eksplozją orzeźwiających nut malinowych i korzennych smaków, ogłosiła firma w środę. Będzie dostępny zarówno w wersji z pełnym cukrem, jak i bezcukrowej, gdy trafi na półki sklepowe w USA i Kanadzie w nadchodzących tygodniach. Spice został wybrany, ponieważ jest zgodny z trendami w kategorii i odpowiada na preferencje naszych konsumentów, którzy pragną bardziej zdecydowanych i wyrazistych smaków, powiedziała Sue Lin Cha, wiceprezes do spraw marketingu Coca-Coli w Ameryce Północnej. Ten smak będzie dostępny na stałe i to jest dość duża sprawa, dlatego że firma nie dodała żadnego nowego trwałego smaku od ponad 3 lat. Ostatni trwały smak dodany do oferty Coca-Coli to Orange Vanilla Coke i Orange Vanilla Coke Zero Sugar z lutego 2019 roku. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o odcinku. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapki w górę i widzimy się standardowo jak co czwartek o 14:00.